ciężko być zadowolonym po takim meczu, gdzie do przerwy powinno być 3-4-0 i by było po meczu, tak? Druga połowa gdzieś tam się zrobiła nerwówka, Awia próbowała gdzieś tam, no grała generalnie na rzuty rożne, na rzuty z autu, także, no ale no ciężko być zadowolony, tak? No, złości nie ukrywam, bo mówię, do przerwy wynik, graliśmy bardzo dobrze do przerwy, to co sobie planowaliśmy, mieliśmy dużo sytuacji, zresztą piłkę meczową też mieliśmy, ale mówię, no chłopaki zagrali, zostawili się dużo zdrowia, na pewno pokazali, że potrafią grać piłkę, no szkoda, że tylko jeden punkt, ale mówię, mam nadzieję, że odrobimy te punkty w następnych meczach. Na Piekarskiego jest pan zły, czy po prostu takie sytuacje się zdarzały? Karne i ta ostatnia. Chyba to jest takie życie, nie? To jest chłopak, który gdzieś tam bardzo ciężko pracował w zimie, bo tamtą rundę można powiedzieć, że grał w motorze, że był na boisku, bo przyjechał do nas nieprzygotowany, mieliśmy problemy kadrowe. Znaczy dalej mamy, ale generalnie no, Piotrek w dwóch meczach grał nieźle. Dzisiaj może po tym skawnym się podłamał, nie było tego Piekarskiego, na jakiego liczymy, ale. A na pewno nie jestem na niego zły, tak? To jest ważna postać w zespole i szkoda, ale mówię, no, wydaje mi się, że byliśmy z zespołem zdecydowanie lepszym, a tego po punktach nie widać. Ja myślę, że kibice nie mogą być zadowoleni z poziomu widowiska. Nie było to najlepsze. Chyba no ciężko, ja to może troszeczkę inaczej to oceniam niż wy z boku, ale myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Ale mówię ogólnie o całokształcie meczu, nie tylko waszej, że to tak już z punktu. Nie wiem, to już wy oceniacie. Ja mówię, mi pierwsza połowa się bardzo podobała, robiliśmy to, co mieliśmy robić. Te założenia, które sobie założyliśmy, były realizowane, mówię, 5-6 sytuacji w tym rzut karny, także tutaj nie może mieć. Awia praktycznie nie stworzyła pół sytuacji. Mazurek całkowicie wyeliminowany, także to, czego się baliśmy najbardziej, to, na czym pracowaliśmy, wszystko tak się ułożyło, jak miało być. Jak pan nowych zawodników ocenia po tym meczu? To znaczy tutaj troszeczkę było wymuszone kontuzjami, tak? Bo Król kontuzja, Kazubski kontuzja, ale generalnie Sokolenko wprowadził troszeczkę spokoju do tyłu. Człowiek, jak to się mówi, rozmowny na boisku, który gada, podpowiada, widać jego doświadczenie. No Stachyra widać, że długo nie grał, ale ze 2-3 akcje takie zrobił, do których nas gdzieś tam przyzwyczaił. Ale mówię, całość meczu gdzieś tam psują mi te sytuacje, także do chłopaków nie mam pretensji absolutnie, ale wszyscy jesteśmy źli na siebie, że zamiast łatwo wygrać mecz, to musimy się cieszyć z jednego punktu. A nie uważa pan, że jest trochę problem z rezerwowymi? To jest już któryś mecz, w którym... Wie pan co, nie, teraz powiem uczciwie, że nie ukrywam, że Majewski się wszedł, dostał dużo kary finansową za to, że wychodzi w butach, w lankach na takie boisko, ślizga się, gdzie zamiast chcieliśmy wzmocnić prawą stronę, bo wiadomo, że Kamil nie jest przygotowany na 90 minut, osłabia zespół tutaj, a tak jak mówimy, no rezerwowi, no mamy niezłych zawodników, ale mówię, 4-5 dalej jest kontuzjowanych, wierzę, że na najbliższy mecz 2-3 wróci, dlatego będziemy mieli coraz większe pole manewru i myślę, że będzie lepiej. Bramce nadal będzie stał, Zagórski? Będzie. Pan jest chyba kolegą Pawła Lipca, także zawsze mi pan zadaje to pytanie. Pytam po prostu, bo rozgorzała dyskusja. To jest chłopak bardzo młody, który w przyszłym roku dalej będzie młodzieżowcem, tak? Ma potencjał, ma duże możliwości, jeśli chodzi o grę na przedpolu, o grę nogami, dlatego tu myślę, że troszeczkę lepiej się prezentuje od Pawła. Paweł na pewno jest lepszy w bramce, ale mówię, dopóki nie popełni błędu takiego, który gdzieś tam nam przeszkodzi, to na razie będzie stał. Czyli rozumiem, że wychowujemy jakby wychowankę, bo Paweł może opuścić klub na przykład pod koniec sezonu. No, pewnie coś w tym jest, ale ja nie ukrywam, że Paweł nie został skasowany, jak to niektórzy tu mówią. Po prostu gdzieś miałem pomysł na to, wiedziałem, my u siebie jak gramy wyżej. Wszyscy się cofają, także bramkarz musi grać wyżej na przedpolu, musi czytać granie. No, Paweł ma troszeczkę większe problemy z tym niż Maciek, dlatego gra Maciek. No, dzisiaj praktycznie miał strzału, także dzisiaj ciężko to ocenić, ale wiadomo, popełnił błąd w ostatnim meczu, ale to, jak to się mówi, nie zaważyło na wyniku. A często jest tak, że nawet jak bramkarz popełnia błędy, a wygrywamy, to lepiej go trzymać w klatce. A co z Kacprem Skrzypny w takim razie? Tutaj gdzieś jest decyzja trenera bramkarzy, że rezerwowi po 2 mecze siedzą na ławce, także teraz będzie pewnie siedział Kacper. Wybiegając trochę w przyszłość, mamy dwóch Ukraińców w zespole, w przyszłym roku zostanie jeden. Wie pan co, będziemy się zastanawiać później, na razie oceniamy, jak to się mówi, przydatność wszystkich zawodników, tak? Bo wiadomo, że jedni się sprawdzają, jedni mnie, jedni się nie sprawdzają, dlatego no, chcemy wybrać, jak to się mówi, na najlepszych zawodników dla motoru na przyszłość.